kolegę, który zrobi to najpiękniej jak umie. Ufnę do swoich jeźdźców. Oddanie się bezwarunkowo i człowieka i opiekuna. Położenie konia jest tego ogromnym wyrazem. Wśród towarzystów przynosi ogromne umiłowanie konia. Właśnie to zwierzę było dla niego najlepszym towarzyszem. W XVIII wieku udało się więc powiedzenie: koń dobry, rób jeźdźca śmiałym i odważnym. Cesarz sam na nikczemnym koniu niepewny byłby swej ważności. Odrębność i zwyczaje panujące w kawalerii przyciągały jak magnes wielu młodych ludzi, pomimo ich służba była bardzo trudna i uciążliwa. Dla większości jednak stanowiąca powód do ogromnej dumy i kawaleryjskiej satysfakcji. Podlećcie konie, dosiądźcie ich. Oni tak samo dosiądą w pozycji leżącej, znaczy nie muszą wstawać. Koń wstanie razem z nimi. Zobaczcie, jaka jest pełna harmonia, pełne zrozumienie. Stańcie na środku, a ja wam z ogromną satysfakcją przedstawię. Muszę to zrobić z imienia i nazwiska Bożyka, bo to, co oni tutaj robili, to się tylko wydarzyło w polskim seminowie. Pokaż się, obróć się, pokaż się, zapalduj wszystkich. Konia mieli użyczonego, ale jeździli znakomicie. Małkowski Marek! Był do przodu, Marku, wyjedź! Zobacz, jak nie ma piękny uśmiech, a taki był poważny. Zawróć, Marku, zawróć, zawróć i wjedź z drugiej strony, pokaż się z drugiej strony. Szanowny publiczności, obić kółeczka, obić. Tak jest, i zanim powiesz, tu kółeczko od swojej pozycji. I już wejdź w stąd do szeregu. Naprzód, na środek, koledzy. Struski Mieczysław. Więc pokaż się wszystkim naokoło. Świetnie, świetne cięcia. Świetnie kończyłeś. Utrata Karol. Ten, który ostatkiem swoich sił można by dostał się na podium przy zbieraniu butelek. Świetny spryt, odwaga. Małkowski Paweł, duch i przewodnik swoich żołnierzy, swoich kolegów i przyjaciół. Znakomita postać, świetny jeździec. Cesarz Maciej, nasz kapitalny aktor, który znał sposób, jak chować butelki za pazuchę. I na końcu Dolczyński Dawid, to jest ten różany ułam, który wybrał sobie dziewczynę, wręczając jej płatki ścięty klucz. Przepięknie, panowie, nic nie pozostaje ani dodać, ani ująć, Pawle. I za chwilę Wilhelm Tell i